i wszystkich, którzy przyszli na Gotarda 16 odwiedzić społeczność Kościoła Dom. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Możecie sobie zabić brawo, że pomimo wielkiego mrozu dotarliście tutaj na miejsce. Jeżeli ktoś jeszcze jest w kawiarni, to zapraszam czym prędzej tutaj. Słuchajcie, nie przedłużając, powiem, że najważniejszą rzecz, że uwielbiamy mieć gości. Uwielbiamy przyjmować gości kawą, śniadaniem, uściskiem dłoni. Uwielbiamy dzielić się tym, co mamy najlepszego, dlatego że z nami kiedyś się podzielono. Przede wszystkim z nami podzielił się tym, co najlepsze, nasz ukochany Bóg. Dlatego chciałbym zaproponować teraz mały układ. Jeżeli nowa osoba, która jest tutaj po raz pierwszy, podniesie swoją rękę, odważy się na ten krok, to my będziemy mieli dla tej nowej osoby prezent. Tam z tyłu są już mali wolontariusze. Zabijmy na zachętę brawo dla nowych osób. Wierzę, że takie ręce się zaraz pojawią. Bardzo serdecznie was witamy. Bardzo chcemy z wami porozmawiać przy kawie. Cieszymy się, że jesteście razem z nami w naszym domu. Wszyscy, niezależnie od tego, czy jesteśmy tu pierwszy raz, czy jesteśmy tutaj po raz setny, dwusetny, czy jesteście wśród tych, którzy zakładali 10 lat temu tą społeczność, musimy sobie przypominać każdego tygodnia, po co tutaj przyszliśmy. Przyszliśmy tu oczywiście po to, by dobrze się poczuć. Przyszliśmy również po to, by było nam ciepło, bo na dworze jest zimno. Przyszliśmy tutaj po to, by nasycić się widokiem tych wspaniałych, uśmiechniętych twarzy, ale przede wszystkim przyszliśmy tutaj w ten pierwszy dzień tygodnia, by oddać chwałę imieniu Jezus, by oddać chwałę temu, który jest przyczyną naszej nadziei, by oddać chwałę temu, dzięki któremu wszyscy się tutaj znaleźliśmy, nawet jeżeli sobie nie zdajemy z tego sprawy. I słuchajcie, chciałbym was zachęcić tym, co setki lat temu napisał prorok Izajasz do ciebie i do mnie. A właściwie przez proroka Izajasza przekazał Bóg. Bóg mówi przez proroka Izajasza w 45 rozdziale: zwróćcie się do mnie, skorzystajcie ze zbawienia, wy ze wszystkich krańców ziemi, gdyż ja jestem Bogiem i nie ma innego. Przysięgłem na siebie, z moich ust wyszło to, co słuszne, słowo, które nie zostanie cofnięte, że przede mną zegnie się każde kolano i każdy język wyzna, tylko w Panu, tak mi powiedzą, jest sprawiedliwość i moc. Zwróćcie się do mnie, wy wszyscy z różnych krańców ziemi, a więc jest to również do ciebie i do mnie. Tylko w Panu jest moc, tylko w Panu jest siła. A to jest niesamowicie uwalniające, bo niezależnie od tego, z jakim problemem tutaj dzisiaj przyszliśmy, z jakim ciężarem, który będziemy nieśli również w naszym sercu i na naszych ramionach przez następny tydzień, to teraz jest ten czas, w którym możemy to wszystko złożyć na Jego ramiona. Dlatego zachęcam was do tego, żebyśmy już wstali wszyscy. Za chwilę dołączymy do zespołu i będziemy razem uwielbiać w pieśniach. Będziemy za chwilę uwielbiać przez podnoszenie rąk, ale przede wszystkim chciałbym, żebyśmy uwielbiali przez postawę otwartego serca. Przywitajmy Boga na tym miejscu. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że Ty nas tutaj gromadzisz, że Ty pozwalasz nam korzystać z tego wszystkiego, co przyniosła nam Twoja ofiara na krzyżu. Dziękuję Ci za to, że Ty nas gromadzisz i przytulasz nas do swojego serca, żebyśmy mogli korzystać również w pełni z tego, czym jest Kościół. Tak bardzo Ci dziękuję, Panie, a teraz chcemy śpiewać na Twoją cześć.
Kościele. Dasz Ci w dłonie. Bo On jest Bogiem. Mądrość w Nim jest pełna, prawy i kochający Bóg. I kolana ugną się. Marzenia i nadzieje składam dziś w imieniu Twym, w imieniu Jezus. Jezu, ufamy Tobie. To nasz jedyny Król na wieki, potężny więc Go wywyższamy. To nasz jedyny Król na wieki, odwieczny Pan. Niezwyciężony to nasz jedyny Król na wieki, potężny więc Go wywyższamy. To nasz jedyny Król na wieki, odwieczny Pan, niezwyciężony. Ciebie, Panie, wnosimy nasze ręce. Chcemy uwielbiać naszego Boga. Tego, który jest godzien chwały, Panie. Ciebie. Ty jesteś wielki i wspaniały, Panie. I tylko Ty jesteś godzien, Panie. Wznosimy nasze ręce, Panie. Wznosimy nasze głosy i śpiewamy. I ogłaszamy Twoją chwałę, Panie. Wznosimy ręce swe. To nasz jedyny Król na wieki, odwieczny Pan, niezwyciężony. Służę Bogu, który odniósł już zwycięstwo. On nie zawiedzie mnie. Mój Bóg nie zawiedzie mnie. Wiem, że zwycięstwo w Bogu jest. Wiem, że zwycięstwo w Bogu jest. Bo do Niego należy ten Bóg. Wiem, że zwycięstwo w Bogu jest. Wiem, że zwycięstwo w Bogu jest. Bo do Niego należy ten Bóg. W imieniu Jezus jest potężna siła. Przegrał nigdy żadnej z walk. Nie będę drżeć, gdy stanę przed Goliatem. Bo już wiem, co wydarzy się.
zwycięstwo w Bogu jest, bo do Niego należy ten Bóg. Wiem, że zwycięstwo w Bogu jest, wiem, że zwycięstwo w Bogu jest, bo do Niego należy ten Bóg. Wiem, że zwycięstwo w Bogu jest, wiem, że zwycięstwo w Bogu jest, bo do Niego należy ten Bóg. Wiem, że zwycięstwo w Bogu jest, wiem, że zwycięstwo w Bogu jest, bo do Niego należy ten Bóg. Przez Niego uzyskaliśmy dostęp za sprawą wiary do tej łaski, w której niewzruszenie stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Boga. Jeżeli tak jak ja czujesz, że potrzebujesz dziękować Bogu każdego dnia za to, że pozwolił się znaleźć, że Cię uratował. Jeżeli widzisz w swoim życiu deszcz błogosławieństw albo kilka kropelek błogosławieństw, to jest teraz ten czas, aby mu podziękować. Ale czytajmy dalej list do Rzymian, który tu cytuję. I co pisze dalej Paweł? Stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Boga, lecz nie tylko tym. Chlubimy się też uciskami, wiedząc, że przeciwności wyrabiają wytrwałość, a wytrwałość siłę charakteru. Siła charakteru nadzieję, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Gdybym miał to streścić jednym słowem, jednym zdaniem, to powiedziałbym, że tam, gdzie świat widzi ucisk, my dzięki Duchowi Świętemu powinniśmy widzieć możliwość do działania Boga. Być może to wydaje się trudne do wyobrażenia, że problem, z którym tu dziś przychodzisz, wydaje się naprawdę przytłaczający. Ale to jest właśnie miejsce do tego, ten problem jest tym miejscem do okazania niewyobrażalnej wręcz potęgi Boga. Teraz chciałbym, żeby każdy z Was przyniósł do Boga to całe dziękczynienie, które chcę Mu wypowiedzieć. To, że nas znalazł, to, że nas przyprowadził do takiego miejsca, do takiej społeczności.
to, że pozwala nam wstać każdego dnia i cieszyć się rodziną, przyjaciółmi, ale też, żebyśmy szczerze przynieśli do Niego wszystkie nasze deficyty, wszystkie nasze problemy i wszystkie nasze potrzeby. Dobry Boże, tak bardzo dziękuję Ci za to, że Ty nas gromadzisz, że Ty, Panie, pozwalasz nam znajdować się każdego dnia, ale przede wszystkim, że to Ty nas znalazłeś. Tak bardzo dziękuję Ci, Panie, za każdą osobę, która jest dla mnie żywym świadectwem tego, jak jesteś dobry. Dziękuję Ci, Panie, za osoby, które stoją na tej scenie i za tych wszystkich, którzy są pod tą sceną. Dziękuję Ci, Panie, że widząc to, jak Kościół i Jego przyjaciele się gromadzą, widzimy, Panie, Twoją dobroć. Panie, ale ja przynoszę dzisiaj i my wszyscy przynosimy społecznie dzisiaj do Ciebie te wszystkie osoby i wszystkie problemy, z którymi zmagamy się i w których chcemy uczynić miejsce dla Ciebie. Dlatego, Panie, mówimy nie wszelkim nowotworom. Dlatego mówimy tak Twojemu uzdrowieniu. Oddajemy, Panie, Twojej opiece tych wszystkich, którzy mają się źle na ciele. Dlatego mówimy nie wszelkiej depresji, bo mamy do tego prawo w imieniu Jezusa Chrystusa ogłaszać pełnię uzdrowienia duszy, ducha i ciała wszystkich, którzy tu się znajdują, i naszych rodzin, i naszych przyjaciół. Dlatego mówimy nie wszelkiemu niedoborowi i mamy prawo ogłaszać i proklamować nad wszystkimi tutaj zgromadzonymi Twoje, Panie, zaopatrzenie. Dlatego mówimy nie wszelkim problemom rodzinnym, wszelkim złamanym relacjom i proklamujemy nad każdą tu przebywającą osobą, nad każdą osobą, która ogląda to nabożeństwo online lub kiedyś z odtworzenia, Twoją, Panie, interwencję w życiu każdego z nas, abyś naprawiał, Panie, zranienia w naszych rodzinach, abyś pomagał być nam, Panie, takimi, jakich Ty nas, Panie, widzisz, żebyś pomagał nam, Panie, odnaleźć w sobie to wszystko, co Ty, Panie, w nas widzisz, abyś dawał nam, Panie, jeszcze więcej. Panie, stoimy niezachwianie w tej nadziei, bo mamy do niej prawo nie dlatego, że jesteśmy tak doskonali, tak wspaniali, że tu świeci wspaniałe oświetlenie, że gramy piękną muzykę, ale dlatego, że uratował nas wspaniały, cudowny Bóg przez nic innego, jak przez swoją świętą, oczyszczającą nas krew. Tak bardzo, Panie, Ci dziękuję. Tak bardzo Ci, Panie, dziękuję, że wszystko to, co miało być bronią złego, Ty zmieniasz, Panie, na dobro. Wszelkie deficyty dziś przynosimy, Panie, przed Twoje oblicze i zamieniaj to, Panie, na dobro. Wiem, że zwycięstwo w Bogu jest, wiem, że zwycięstwo w Bogu jest, bo do Niego należy ten Bóg. Wiem, że zwycięstwo w Bogu jest, wiem, że zwycięstwo w Bogu jest, bo do Niego należy ten Bóg. Wiem, że zwycięstwo w Bogu jest, wiem, że zwycięstwo w Bogu jest, bo do Niego należy ten Bóg. Wiem, że zwycięstwo w Bogu jest, wiem, że zwycięstwo w Bogu jest, bo do Niego należy ten Bóg. To wszystko, co miało być, to wszystko, co miało być bronią złego, dobro zmienia mój Bóg. Mój Bóg, to wszystko to, to wszystko, co miało być bronią złego, dobro zmienia mój Bóg, dobro zmienia mój Bóg. To wszystko, co miało być, to wszystko, co miało być bronią złego, dobro zmienia mój Bóg, dobro zmienia mój Bóg. Miało być bronią złego, dobro zmienia mój Bóg, dobro zmienia mój Bóg.
Ty krzyż poniosłeś moc, umarłeś, by podarować mi wolność. My życie Twoje jest, na zawsze już śpiewać chcę o dobroci Twej. Jebie imię Twe, Jezu, przyjmij wszelką cześć. Wielbię imię Twe, wielbię imię Twe, Jezu, przyjmij wszelką cześć. Wielbię imię Twe. Zabrałeś mój, zdumiewa mnie niezawodna wciąż miłość Twa. Twa łaska trwa i trwa, na zawsze już śpiewać chcę o dobroci Twej. Wielbię imię Twe, wszelką cześć. Wielbię imię Twe, wielbię imię Twe, Jezu, przyjmij wszelką cześć. Wielbię imię Twe, wielbię imię Twe, Jezu, przyjmij wszelką. Ziemi pośród nas jesteś godzien przyjąć cześć. Imię Twe najwyższe jest, wywyższony bądź na niebiosach i na ziemi pośród nas jesteś godzien przyjąć cześć. Imię Twe najwyższe jest, wywyższony bądź na niebiosach i na ziemi pośród nas jesteś godzien przyjąć cześć. Imię Twe najwyższe jest, wywyższony bądź na niebiosach i na ziemi pośród nas jesteś godzien przyjąć cześć. Imię Twe najwyższe jest, wywyższony bądź na niebiosach i na ziemi pośród nas jesteś godzien przyjąć cześć. Imię Twe najwyższe jest, wywyższony bądź na niebiosach i na ziemi pośród nas jesteś godzien przyjąć cześć. Imię Twe najwyższe jest. Yeah.
Boże, że choć jest tak potężny i rzeczywiście godzien uwielbienia, to zdecydował się współdziałać z nami tu na ziemi, powierzając Kościołowi, czyli zwykłym, upadającym ludziom, tak wielkie zadanie. Dziękuję Ci, Jezu, za to, że Ty wybrałeś nas, zwykłych, upadających, zwykłych, mylących się ludzi, do tego, byśmy razem stojąc, otoczeni Twoją opieką, otaczali opieką również siebie nawzajem. Dziękuję Ci, Panie, za to, że nas gromadzisz. Dziękuję Ci, Panie, za to, że nas dziś stąd wyślesz. Do naszych rodzin, do naszych miejsc pracy, do kolejek w sklepach, w których będziemy stali i do wszystkich spraw, którymi będziemy zajmować się przez najbliższy tydzień, abyśmy byli Twoimi świadkami, abyśmy byli dla innych pocieszeniem, abyśmy byli dla innych przedłużeniem Twojego wspierającego ramienia. Dziękuję Ci, Jezu. Amen. Możecie teraz usiąść. A ja chciałbym Wam powiedzieć krótko o sposobach, w których my jako Kościół staramy się Was zachęcić do tego, by efektywnie współdziałać razem z Panem. Po pierwsze, zachęcamy Was do tego, abyście modlili się o znajome Wam problemy Waszych przyjaciół i Waszych bliskich. Pamiętajcie również w swoich modlitwach o naszych pastorach i o Kościele Dom. To naprawdę ma bardzo zasadnicze znaczenie dla naszego życia. A świadomość tego, że za mnie czy za Ciebie modli się ktoś bliski, ma wpływ duchowy, fizyczny i taki psychologiczny, naprawdę, naprawdę kojący. Drugą sferą, w której staramy się współdziałać razem z Bogiem, jest coś, co nazywamy wolontariatem, możesz to też nazwać służbą, a więc przykładanie swojej ręki do tego, by Kościół jeszcze efektywniej mógł spełniać swoją podstawową misję, czyli przyprowadzać innych do Jezusa. Ale staramy się zachęcać wszystkich tutaj, żeby nie robić tego tak na hura, każdy sobie, tak jak sobie to wymyślił, nie dlatego, że my po prostu mamy jakąś mądrość nie wiadomo skąd, ale dlatego, że razem z liderami tego Kościoła zastanawiamy się po prostu, jak robić to efektywniej. Dlatego zachęcamy Cię, zgłoś się do naszego wolontariatu, żebyśmy razem mogli w sposób skoordynowany i w sposób jak najbardziej efektywny współdziałać. Jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, zgłoś się do naszego infoteamu, zgłoś się również do mnie po nabożeństwie, na pewno razem coś wymyślimy. I wiecie, jest jeszcze ten trzeci aspekt, o którym mówimy zawsze tutaj i on jest jak najbardziej duchowy i ma też jak najbardziej fizyczny wymiar, a są to finanse. Nie dlatego, że wiemy dużo, dużo lepiej niż Ty, co możesz zrobić ze swoimi pieniędzmi, ale dlatego, że wszyscy razem po prostu chcemy przyjmować odpowiedzialność za to, by Kościół mógł efektywnie działać w świecie. Potrzebujemy również finansów. Dlatego jak za chwilę, jak co tydzień, a może już się zaczęła, a może już się skończyła, nie, za chwilę jak co tydzień, będzie tutaj zrzutka, wolontariusze za chwilę przejdą z koszykami, wrzucając pieniądze albo uczestnicząc w tej zrzutce dzięki terminalowi płatniczemu w księgarni, pamiętaj o tym, że po prostu w tak zwykły i prozaiczny sposób współdziałasz razem z Bogiem w budowaniu czegoś większego niż Ty. Ale wiecie, oprócz naszych dziesięcin, które przynosimy do Kościoła, oprócz naszych ofiar, które składamy co tydzień, chcemy Was zachęcić również do tego, by raz na jakiś czas zadeklarować większą ofiarę. Dlatego zbieraliśmy do końca roku deklaracje wiary, które miały nam dać możliwość określenia tego, jakim budżetem będziemy dysponowali na wynajem lub zakup nowego domu. Bo o to modlimy się również i do tego również Cię zachęcamy, aby modlić się o nowy, większy dom dla tej społeczności. I chcemy Wam dać jeszcze szansę do tego, byście mogli wypełnić tą deklarację. One leżą w księgarni. I teraz dwa słowa, po co one są? One są po to, żebyśmy mogli określić, jakie są nasze możliwości. Ale tak naprawdę nie to jest najważniejsze. Ta deklaracja jest tak naprawdę potrzebna Tobie. Dlaczego? Bo składając pewne zobowiązanie, masz szansę sprawdzić, jak dobry jest Bóg,
masz szansę, dajesz szansę sobie na doświadczenie Bożych błogosławieństw. Tak jak czytamy w drugim liście do Koryntian w 9 rozdziale, każdy niech więc dzieli się tak, jak postanowił w sercu, nie z żalem, albo z przymusu, gdyż Bóg kocha radosnego dawcę. I teraz jest obietnica tego, o czym mówię, czyli sprawdzenia, że Bóg przyznaje się do takiej deklaracji. Bóg też jest w stanie udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście zawsze we wszystkim mieli dostatek i coraz częściej brali udział w każdym dobrym dziele. Ja głęboko wierzę, że deklarując jakąś kwotę, i nie jest to jakaś szczególna ewangelia sukcesu, ale ja to po prostu w swoim życiu sprawdziłem, że deklarując pewną kwotę, doświadczam takiego błogosławieństwa, że jestem tak naprawdę w stanie przeznaczyć na ten cel jeszcze więcej niż deklarowałem. Sprawdźcie to. Możecie znaleźć te deklaracje w naszej księgarni. A teraz zapraszam już na scenę pastora Szymona, który podzieli się z nami ostatnim kazaniem z serii Bojaźń Boża. Bardzo dziękuję Rafałowi, bardzo dziękuję zespołowi. Czy to jest super, że możemy wspólnie razem budować dom. I też chcę z tego miejsca podziękować, szczególnie jak patrzyłem sobie, ile tu jest dzieciaków z przodu w tym przejściu, dla osób, które biorą odpowiedzialność za te najmłodsze pokolenia, za Kościół Dziecięcy, za Młodzieżowy Dom Kultury. Doceniamy waszą pracę, doceniamy wasze poświęcenie, ale też widzimy niesamowity owoc tego, jak coraz więcej i więcej dzieciaków jest w tych służbach. Wiecie, że już mamy w kościele dom ponad 130 chyba dzieciaków, plus młodzież. Wiecie, to jest piękne, to jest olbrzymia odpowiedzialność, więc tym bardziej olbrzymie podziękowanie i szacunek dla osób, dla Magdy Ząbek, dla Olesi i Michała za to, że bierzecie odpowiedzialność, dla osób, które też was wspierają, które razem z wami są tak naprawdę kaznodziejami, duszpasterzami tego młodego pokolenia. Chcę z tego miejsca bardzo wam podziękować za to, co robicie. Okej, a teraz już przechodzimy do czwartej części serii Bojaźń Boża. Mówimy na temat bardzo zakurzony i zapomniany we współczesnym świecie, na temat bojaźni Bożej. Wiecie, bojaźń Boża to jest taki nabożny szacunek, taki respekt, taki podziw, połączony z pewnym strachem przed odpowiedzialnością, że jesteśmy w pewnej bardzo konkretnej relacji. Bóg jest z jednej strony miłością, a z drugiej strony sprawiedliwością i może być naszym przyjacielem, ale na pewno nie jest naszym kumplem. Bóg oczekuje szacunku. Kiedy oddajemy Mu ten szacunek, kiedy oddajemy Mu to, co się Mu po prostu należy, On też w sposób szczególny chce nas błogosławić. I ta cała seria jest właśnie o tym, żebyśmy doświadczyli jeszcze głębszego błogosławieństwa w naszym życiu. Żebyśmy doświadczyli jeszcze głębszej relacji z Panem Bogiem w naszym życiu. Więc jeśli nie słuchałeś trzech poprzednich kazań, zachęcam cię do tego, abyś odnalazł je na YouTubie, na Spotify'u, żebyś je odsłuchał, a też możesz śledzić to wszystko i pogłębiać w książce Bojaźń Boża. Jest u nas dostępna, bardzo konfrontująca pozycja, bardzo potrzebna dla każdego z nas. A dzisiaj idziemy głębiej. Dalej, gdzie tydzień temu mówiłem o tym, że Bóg chce, żebyśmy byli Jego współpracownikami, że nie widzi nas jako niewolników, którzy wykonują jakąś niewolniczą pracę, którzy są do czegoś przymuszeni i wbrew swojej woli coś w swoim życiu robią, ale Bóg widzi nas jako sługi, jako współpracowników, jako ludzi, którzy mają swoją wolę i niczym nie przymuszeni, pracują, współpracują razem z Bogiem. Tak naprawdę spłacamy Bogu pewien dług, który zaciągnęliśmy u Niego, dług, za który zapłacił Jezus. Więc dobrowolnie pracujemy z Panem Bogiem. Ale dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę naszą na kolejne błogosławieństwo, które wypływa z tego, że jest w naszym życiu obecna bojaźń Boża, czyli ten respekt, ten szacunek, ten podziw, ta pasja do Boga. I miało miejsce takie zdarzenie w życiu
Jezusa i Jego uczniów, kiedy tak naprawdę zbliżał się już czas tego, żeby Jezus złożył swoje życie na ofiarę. Uczniowie z Jezusem mieli ostatni posiłek, spożywali wspólnie ostatni posiłek. Był to posiłek paschalny, była to uczta paschalna, tak zwana ostatnia wieczerza. I podczas tego spotkania wydarzyło się wiele ciekawych i ważnych rzeczy, ale ja chciałbym zwrócić uwagę na kilka zdań, które Jezus przy tym stole powiedział do uczniów. I czytamy w Ewangelii Jana w 15 rozdziale takie słowa. Jezus zwraca się do swoich uczniów i mówi tak. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli czynicie to, co wam przykazuję. Nie nazywam was już sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, lecz nazwałem was przyjaciółmi, gdyż oznajmiłem wam wszystko, co słyszałem od mojego Ojca. Gdzie Jezus nazywa swoich uczniów przyjaciółmi, ale też od razu stawia warunek. Jeśli czynicie to, co wam przykazuję. Jeśli czynicie to, co wam przykazuję. Przez 3,5 roku Jezus chodził z uczniami i oni byli na etapie mistrz i uczeń. Byli właśnie na tym etapie sług, którzy dobrowolnie dołączyli do Jezusa, razem z Nim wykonywali pewne dzieło, ale mija okres 3,5 lat pewnej próby, ich wytrwałości. Jezus patrzy na nich, obserwuje i mówi, przed tym jak za chwilę będzie składał swoje życie, ma taką szczerą rozmowę z nimi, mówi, wy jesteście moimi przyjaciółmi, nie jesteście już moimi sługami. Jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli czynicie to, co wam przekazuję. Żyjemy tak naprawdę w czasach takich bardzo powierzchownych relacji. Takich bardzo szybkich, powierzchownych relacji. Bardzo często relacji, które są dyktowane jakimiś interesami, jakimiś naszymi szybkimi pragnieniami, jakimiś naszymi potrzebami. Bardzo trudno jest w dzisiejszych czasach doświadczyć prawdziwej, głębokiej relacji. Tak naprawdę możemy powiedzieć, że żyjemy w czasach deficytu głębokich relacji. Żyjemy w czasach deficytu w ogóle relacji. Ludzie zmagają się z samotnością. Samotność jest plagą. Im bardziej rozwinięte społeczeństwo, to pokazują badania, tym większy problem z relacjami, tym ludzie czują się bardziej samotni, wyalienowani, wyobcowani. Szczególnie w tak dużych miastach te więzy międzyludzkie są gdzieś pozrywane, pourywane. Bardzo trudno jest nawiązać te więzy. Więzy rodzinne są niszczone. Bardzo trudno w dzisiejszych czasach znaleźć relacje. Dzięki Bogu, że mamy takie miejsce jak to, które Bóg wymyślił, które Bóg stworzył, bo to jest Boży pomysł na życie człowieka, że daje ludziom społeczność. Że Kościół to nie jest budynek, że Kościół to nie są jakieś święte mury, ale to są święci ludzie, którzy mają ze sobą relacje. I to jest Boża odpowiedź na tą naszą potrzebę, bo potrzeba relacji jest wbudowana w człowieka przez Boga. Bóg tak nas stworzył, że jedną z kluczowych naszych potrzeb jest potrzeba relacji. Relacji z drugim człowiekiem i relacji z Bogiem. Jako ludzie jesteśmy istotami relacyjnymi. Kiedy jest zaburzona potrzeba relacji, żyjemy dysfunkcyjnie, nie żyjemy pełnym życiem. Ale Bóg nie tylko chce, żebyśmy mieli relacje, Bóg też pragnie i tak nas stworzył, żebyśmy mieli głębokie relacje. Relacje, w których możemy zaufać, relacje, w których możemy się przyjaźnić. Możemy kogoś darzyć zaufaniem i ta druga strona może nas darzyć zaufaniem. Czyli myślę, że każdy z nas
jak sam przed sobą zacznie rozmawiać i się spowiadać, to przyzna sobie, że ma potrzebę takiej głębokiej relacji, takiego prawdziwego przyjaciela, przez który mógłby się otworzyć w 100%, któremu mógłby w 100% zaufać, na którym mógłby polegać, który nigdy by go nie zawiódł, nie zdradził, z którym mógłby spędzać czas, który mógłby rozmawiać na wszystkie tematy i na te takie błahe, ale też również na te tematy, które są gdzieś bardzo głęboko w nas. Na tematy egzystencjonalne. Rozmawiać o swoich problemach, o swoich wyzwaniach. I ta druga osoba z uwagą by nas wysłuchała, zrozumiała. Kto z nas nie chciałby mieć takiego przyjaciela? Myślę, że każdy ma pragnienie mieć takiego przyjaciela. Wiem, że może wielu z was ma przyjaciół i doświadcza takiej relacji. To jest piękne i to jest wspaniałe, bo to jest coś, co jest odpowiedzią na to, co Bóg wbudował głęboko w nas. Ale pomyślcie sobie, jak wspaniale by było mieć taki przywilej bycia nazwanym przyjacielem przez jakąś bardzo znaną i wpływową osobę. Na przykład przez świętej pamięci królową Elżbietę. Ona kiedyś przy jakimś wywiadzie mogłaby powiedzieć: Rafał Ząbek to jest mój przyjaciel. Albo Magda Kruba z Warszawy. To jest moja przyjaciółka. Pomyślcie, jakie to jest nobilitujące. I jeszcze jakby to było powiedziane szczerze, z przekonaniem i odzwierciedlało rzeczywistość. Być przyjacielem kogoś wpływowego, kogoś znaczącego. Myślę, że każdy z nas by chciał. Chciałby mieć kogoś takiego za przyjaciela. Ale być nazwanym przyjacielem Boga, być nazwanym przez Boga swoim przyjacielem, być nazwanym przez najpotężniejszą osobę we wszechświecie, przez Stwórcę, Kreatora Wszechświata, być nazwanym przez Boga przyjacielem, to jest dopiero coś. To jest dopiero coś, kiedy możesz do swojego Stwórcy odnosić się jak do przyjaciela. Kluczem do tego, żeby wejść w tą pogłębioną relację, jest właśnie bojaźń Boża. I czytamy w Księdze Psalmów, że przyjaźń z Panem, czyli przyjaźń z Bogiem, jest zarezerwowana dla tych, którzy się Go boją. Im też obwieszcza On tajemnicę swojego przymierza. Ta głęboka relacja przyjaźni jest zarezerwowana, jest przeznaczona dla tych, którzy mają przed Bogiem respekt, którzy mają tą świętą bojaźń, którzy czczą Boga z szacunkiem, którzy podchodzą do Niego z szacunkiem. Wiecie, cel, dla którego Bóg stworzył świat i powód, dla którego Jezus Go odkupił, dla którego Jezus umarł, to jest relacja Stwórcy ze stworzeniem. Po to został stworzony świat i po to Jezus przyszedł, aby odkupić to, co zostało zerwane, aby odbudować tą relację Boga z człowiekiem. I to, co jest w stanie pogłębić tą relację, wynieść ją na poziom przyjaźni, to jest ten nabożny szacunek do Boga. To jest ta bliskość. Wiecie, przyjaźń to jest bliskość, to jest relacja dwustronna. To nie jest relacja tylko z jednej strony. Przyjaźń zawsze jest relacją dwustronną. Wiecie, możecie wiedzieć o królowej Elżbiecie wszystko. Możecie obejrzeć o niej wszystkie seriale na wszystkich platformach internetowych. Możecie przeczytać jej kilkadziesiąt biografii. Możecie znać najdrobniejsze szczegóły z jej życia. Możecie mieć różne zdjęcia, fotografie
wiedzieć o niej praktycznie wszystko. Problem jest tylko taki, że ona nawet nie wiedziała, że wy istniejecie. Możecie wiedzieć o swoim ulubionym aktorze dokładnie wszystko. Śledzić jego życie na pudelku albo nawet być jego followersem gdzieś na Instagramie czy na innych mediach społecznościowych i praktycznie uczestniczyć w jego życiu. Tu i teraz widzicie, co wrzuca na swoje Instastory. I możecie nawet współodczuwać, możecie się cieszyć, możecie płakać razem ze swoim idolem. Wy wiecie o nim praktycznie wszystko. Problem jest taki, że jak spotkacie się na ulicy, to on przejdzie i nawet wam nie pomacha, bo on was nie zna. A jak podejdziecie i zaczniecie z nim gadać, to zazwyczaj naśle na was swoich ochroniarzy i odpędzi tak jak natrętną muchę. To jest ten problem, że ta relacja jest jednostronna. To nie jest przyjaźń. Możecie być fanami, możecie wiedzieć wszystko, ale to w żaden sposób nie buduje dwustronnej relacji przyjaźni. Wiecie, możemy w naszej relacji z Panem Bogiem możemy mieć bardzo podobnie. Możemy wiedzieć o Bogu wszystko, codziennie czytać Biblię, codziennie się modlić, codziennie uczestniczyć w różnych religijnych zajęciach. Możecie nawet regularnie przychodzić do kościoła, być co niedzielę na takim spotkaniu jak ten. Możecie pomagać, możecie służyć, możecie głosić kazania, możecie być pastorem, możecie prowadzić uwielbienie, zajmować się dziećmi, zdobywać wiedzę na temat Pana Boga, uczestniczyć w różnych kursach, studiach. Ale tak naprawdę to wszystko może być, jest taką wspinaczką po drabinie religijności. Czyli tak naprawdę jaka jest różnica między religijnymi rytuałami a cierpieniem na zespół chorobliwej miłości do celebrytów? Jaka jest różnica między religijnymi rytuałami a cierpieniem na taki zespół chorobliwej miłości do celebrytów, że cały czas chcemy wiedzieć, co się u nich dzieje, co dzisiaj zrobili, jakie mają dzisiaj wyzwanie, gdzie dzisiaj byli. Ci wielbiciele wiedzą, co, gdzie i kiedy. Możesz wiedzieć na temat swojego, na temat swojej gwiazdy, na temat swojego aktora ulubionego, piosenkarza, pisarza. Możesz wiedzieć wszystko. Co, gdzie i kiedy. Możesz wiedzieć na temat Boga prawie wszystko. Tak może ci się wydawać. Ale różnica jest taka, że nie wiesz dlaczego. Że możesz wiedzieć, co, gdzie i kiedy się dzieje w ich życiu, ale nie wiedzieć, dlaczego to się dzieje. Nie znać powodów i motywów. Możesz być tylko obserwatorem, a nie przyjacielem, który zna motywy. Dlaczego właśnie to się dzieje? Dlaczego ta osoba podjęła taką decyzję? Możesz uczestniczyć w życiu tej osoby albo być tylko obserwatorem. Czy komu tak naprawdę byśmy ujawnili sekrety naszego życia? To, co tak naprawdę gdzieś tam bardzo głęboko gra w naszej duszy. Te wszystkie dylematy, te wszystkie pytania, które sobie zadajemy, te wszystkie problemy i ciężary, które nosimy, te pytania, które zadajemy sobie, jak kładziemy się spać, albo te pytania, które nas budzą. Komu byśmy, z kim byśmy się podzielili tymi skrytymi pragnieniami, marzeniami, może jakimiś planami biznesowymi? Kogo byście dopuścili tak blisko do swojego życia? Przed kim byś się naprawdę odsłonił? Naprawdę odsłonił. Myślę, że jeżeli jesteśmy rozsądni, żyjemy już trochę na tej ziemi i paru zawodów doświadczyliśmy, to wiemy, że
odkrylibyśmy się w 100% tylko przed osobą, której 100% ufamy, z którą mamy bardzo głęboką relację. I to relację, która została już wypróbowana. Która została wypróbowana i na dobre, to znaczy, że ta osoba cieszyła się z twoich sukcesów, nie zazdrościła ci, ale cię dopingowała, ale i na złe, kiedy podwinęła ci się noga, kiedy może wszyscy cię opuścili, kiedy może ci nie poszedł biznes, to ta osoba była razem z tobą i razem z tobą płakała i razem z tobą się cieszyła. Osoba, której ufasz, z którą masz bardzo bliską relację. Ona ufa tobie, ty ufasz jej. Odkrywacie się przed sobą. Czy przyjaźń, ta relacja przyjaźni, to jest zawsze inwestycja. To jest zawsze bardzo konkretny koszt. To tak po prostu się nie bierze. Nie potykasz się o przyjaciela na ulicy. Nie siadasz z kimś przy stole i tak po prostu nie zostajecie przyjaciółmi. To jest czas, który musisz zainwestować w tą relację. To jest bardzo konkretny koszt, który musisz ponieść. Koszt czasu, koszt tego, że właśnie odkrywasz się przed kimś i musisz dać kredyt zaufania tej osobie. Musisz poświęcić może jakieś rzeczy materialne, może jakieś emocje. To jest zawsze inwestycja. Wiecie, z Bogiem jest bardzo podobnie. Wiecie, Bóg chce inwestować w relacje z nami, w tą relację przyjaźni, tylko wówczas, kiedy my tak naprawdę również tego pragniemy. Kiedy robimy pierwszy krok, a tym pierwszym krokiem jest to, że okazujemy mu szacunek. Że bramą, przez którą wchodzimy w relację przyjaźni z Panem Bogiem, jest bojaźń Boża. Ten nabożny szacunek, ten podziw. To, że naprawdę Boga podziwiamy i szanujemy. I patrząc na Biblię, literalnie w Biblii są wymienione dwie osoby, które są nazwane przyjacielami Boga. Ja wierzę, że było tych osób więcej, ale w Biblii konkretnie są opisane, nazwane, że byli to przyjaciele Boga, dwie osoby. I dzisiaj chcę mówić o tych dwóch osobach, mówić o Abrahamie i Mojżeszu. Oni w Biblii są konkretnie nazywani jako przyjaciele Boga. W drugiej księdze Kronik mamy na to potwierdzenie, czytamy w 20 rozdziale. Czy to nie Ty, nasz Boże, wypędziłeś mieszkańców tej ziemi przed swoim ludem Izraelem i czy nie Ty dałeś ją potomstwu Abrahama, swojego przyjaciela na wieki? To jest niesamowite, że stworzenie, że człowiek jest nazwany przyjacielem Stwórcy, Boga. Jest to zapisane w Biblii i ludzie przez tysiące lat mogą czytać, że Abraham był przyjacielem Boga. Niesamowite. Zobaczcie jedną historię. Pokażę wam dwie historie z życia Abrahama, które pokazują, a w taki praktyczny sposób, jak się ta przyjaźń objawiała. Oczywiście ta przyjaźń nie pojawiła się tak z nagle. Możecie przeczytać sobie całe życie Abrahama, całą historię Abrahama. To jest niesamowita historia, pełna zwrotów, akcji, materiał na niejeden bardzo fajny serial. Ale dla nas jest to inspirujące jako naszego ojca wiary. I czytamy w Księdze Rodzaju historię, kiedy przychodzi do Abrahama, przychodzą do Abrahama jacyś przechodnie. On na początku nie wie, kto to jest. On sobie siedzi pod swoimi dębami, krząta się wokół domu, pojawiają się wędrowcy. On, nie znając ich, po prostu
zaprasza ich do domu, wręcz nalega, żeby spoczęli u niego, żeby odpoczęli sobie, przygotowuje najlepszą ucztę, zabija jakiegoś cielaczka, robi chleb z najlepszej mąki. Okazuje się, że są to aniołowie, że przychodzą aniołowie, przychodzi też Bóg do niego i ma dla niego bardzo konkretną wiadomość, oznajmia, że za rok o tej samej porze będzie cieszył się synem. Będzie cieszył się synem. Możecie poczytać sobie o tej historii, bo ona nie jest jakby sednem tego, co chcę dzisiaj wam przekazać. O reakcji Sary na tą, żony Abrahama na tą wiadomość. Aczkolwiek po tej całej historii, po tym zapewnieniu Abrahama, że jego marzenie zostanie zrealizowane, ci wędrowcy mówią, że idą w kierunku Sodomy i Gomory, dlatego że doszedł do Boga głos, Bóg zobaczył i usłyszał, jaka jest nieprawość w Sodomie i Gomorze, że nie ma tam tak naprawdę ludzi sprawiedliwych. Ale zobaczcie, co robi Abraham. Abraham, kiedy usłyszał, że Sodoma i Gomora będzie zniszczona, ujmuje się za ludźmi z Sodomy i Gomory i zaczyna negocjować i zaczyna targować się z Panem Bogiem. Po chwili jednak podszedł i zapytał. Abraham zapytał Pana Boga, czy rzeczywiście byłbyś gotów zgładzić sprawiedliwego wraz z bezbożnymi? A co, jeśli w tym mieście mieszka 50 sprawiedliwych? Czy i wówczas nie zawahałbyś się zniszczyć miasta? Czy nie przebaczyłbyś temu miejscu za względu na 50 sprawiedliwych? Przenigdy. Nie dopuść do czegoś takiego. Nie uśmiercaj sprawiedliwego wraz z bezbożnym. Niech sprawiedliwego nie spotka to samo, co bezbożnego. Nigdy do tego nie dopuść. Czy sędzia sam całej ziemi sam nie ma stosować prawa? Pan oznajmił. Jeśli znajdę w Sodomie 50 sprawiedliwych, to ze względu na nich przebaczę całemu miastu. Czyli przede wszystkim widzimy sytuację, że Bóg przychodzi i spotyka się z Abrahamem i jako swojemu przyjacielowi objawia coś, co jest zakryte. Objawia swoje plany. Odkrywa przed nim swoje serce. Pokazuje mu przyszłość. I Abraham jako przyjaciel korzysta z tego. Korzysta z tego nie dla swoich korzyści, ale korzysta po to, aby uratować ludzi. I to jest początek tej rozmowy. Bóg mówi tak, jeżeli znajdę 50, to okej, odpuszczę. Ale Abraham nie daje za wygraną, mówi, ale jeżeli znajdziesz 40, ale jeżeli znajdziesz 35, ale jeżeli znajdziesz 20 i cały czas, zobaczcie, człowiek targuje się z Bogiem. Człowiek się mocuje z Bogiem. Nie po to, żeby coś dla siebie ugrać, ale zależy mu na życiu ludzi. I dochodzi do tego, że stawka jest obniżona do 10. Stawka jest obniżona do 10. Kto był na Bliskim Wschodzie, wiecie, jak to wygląda na bazarach, na szukach, właśnie w tym rejonie. Tam trzeba się tak targować. I myślę, że właśnie zapoczątkował to Abraham. On targował się z Panem Bogiem, ale nie targował się o jakieś rzeczy materialne, ale o życie ludzi. Wiecie, Bóg powiedział tak, tak przyjacielu, tak, jeżeli znajdę, wystarczy okej, znajdę 10, zachowam. Ale sytuacja potoczyła się tak, że Bóg nie znalazł nawet 10. Znalazł jednego sprawiedliwego Lota. Jednego sprawiedliwego Lota. I pomimo tego, że nie znalazł 10, to ocalił Lota i rodzinę, i tych wszystkich, których Lot mógł zaprosić do udziału w ratunku, do udziału w zbawieniu. Ci, którzy chcieli, skorzystali. Poczytajcie sobie tą historię. Ci, którzy nie wierzyli, nie skorzystali i zginęli razem z mieszkańcami Sodomy i Gomory. Ale zobaczcie, jaką bliską relację miał Abraham z Bogiem, że pozwolił sobie
na to, żeby targować się z Bogiem. Oczywiście, jak przeczytacie tę historię, to zobaczycie, że on w pełnym uniżeniu, w pełnej bojaźni przed Bogiem, ale jednak wysuwa bardzo konkretne żądania, ale jednak prosi Boga. A zobaczcie, co Bóg robi. Bóg mu pozwala. Pozwala na to, aby on miał wpływ. On miał wpływ na Boże działanie. W tym wszystkim ciekawy jest Lot. Wiecie, Lot był uważany za sprawiedliwego. W Biblii jest to wyraźnie napisane, że on sprawiedliwy był umęczony tym, co się działo dookoła. Ale jednak nie był przyjacielem Boga. Bóg z nim nie rozmawiał bezpośrednio. Bóg go uratował ze względu przede wszystkim na Abrahama. Przecież Lot nie miał przyjacielskiej relacji z Bogiem. Lot jest takim przykładem tego poziomu relacji z Bogiem jako sługa, a nie jako przyjaciel. Człowieka, który jest zbawiony, ale jednak idzie w swoim życiu na kompromis z otaczającym go światem, z otaczającą go kulturą. Lot jest przykładem takiego człowieka, któremu bardziej zależało na korzyściach społecznych i materialnych niż na tak bliskiej relacji z Panem Bogiem, jaką miał Abraham. Gdzie Lot symbolizuje taki kompromis, kompromis moralny i coś, co jest blokadą, żeby wejść na tą dużo wyższą i głębszą relację, czyli relację, jaką miał Abraham, że mógł sobie po prostu z Bogiem rozmawiać, że mógł się z Nim targować, że mógł zabiegać o życie innych i ze względu na jego relację z Bogiem Lot został razem z rodziną uratowany. Ale idziemy dalej i patrzymy dalej na życie Abrahama. Czytamy w Księdze Rodzaju w 22 rozdziale, że po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. To było wiele lat później, po tych wydarzeniach opisanych, o których rozmawialiśmy, jak Abraham targował się z Bogiem. Bóg wystawił Abrahama na próbę. Zwrócił się do niego. Abrahamie. On zaś odpowiedział: słucham. Wtedy usłyszał: weź proszę swego syna, swego jedynaka, którego tak kochasz, Izaaka, i udaj się do ziemi Moria, złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, którą ci wskażę. Abraham wstał więc wcześnie rano, osiodłał swojego osła, wziął ze sobą dwóch służących i syna Izaaka, przygotował drewno do ofiary całopalnej i wyruszył w drogę do miejsca, którą wskazał mu Bóg. Bóg wystawia przyjaźń z Abrahamem na próbę. Bóg mówi: sprawdzam. Mówi: sprawdzam, czy rzeczywiście nasza relacja jest mocna, silna i czy mogę w pełni ufać Abrahamowi. I zobaczcie, wcześniej dał Abrahamowi konkretną obietnicę. Ta obietnica w Izaaku się spełniła. W wieku 100 lat Abraham otrzymuje upragnionego syna, syna, który był dla niego wszystkim. Nie liczył się jego majątek, nie liczyło się to, co ma, a liczył się syn. Cieszy się tym synem przez naście lat, buduje z nim bardzo bliską relację. I przychodzi Bóg i mówi: sprawdzam. Weź syna, weź drewno, wyrusz w podróż i złóż go mi na ofierze. Co robi Abraham? Zobaczcie, że Abraham nie modlił, nie pościł się, nie pościł, nie rozmawiał nawet z Sarą. Nie kombinował. Ubrał się wcześnie rano, spakował i bez zbędnych pytań wyruszył w podróż. Ta podróż trwała 3 dni. Myślę, że każdego ranka, kiedy się budził, musiał na nowo zrobić krok wiary. Na nowo wyruszał w podróż.
Ci 3 dni to dużo czasu, żeby się rozmyślić. To były chyba najdłuższe 3 dni w życiu Abrahama. Dochodzi do góry, bierze drewno, zostawia sługi i razem z Izaakiem udaje się na górę. Tam buduje ołtarz. Dopiero na górze związuje Izaaka. Też ciekawe, że zobaczcie, Izaak wcale mu się nie opierał. On był w 100% posłuszny ojcu. Nie walczył, nie bił się z ojcem, ale dokładnie spełniał wolę ojca. Ojciec, który jest w stanie poświęcić syna. I syn, który w 100% ufa ojcu i poddaje się woli ojca. Mówi wam to coś? Piękny, proroczy obraz tego, co stanie się parę tysięcy lat później. Ale wówczas Abraham nie wiedział, jak się ta historia skończy. Mógł tylko ufać Bogu. No, ufał Bogu na tyle, że do swoich sług mówi: wrócimy tutaj za chwilę. Ufał na tyle Bogu, że wiedział, że skoro Bóg, jego przyjaciel, dał mu obietnicę, że to z Izaaka, że to w Izaaku będzie błogosławiony Abraham i będą błogosławione narody i że to przez Izaaka będzie miał tyle dzieci jak gwiazd na niebie i piasku, to wiedział, że nawet jeżeli poświęci go na ofiarę, to Bóg ma moc wzbudzić go z martwych. On jest pierwszy, który uwierzył w zmartwychwstanie. Ale zobaczcie, jest gotowy złożyć ofiarę. Podnosi rękę w swoim sercu. On już złożył Izaaka na ofiarę. Podnosi rękę, a Bóg mówi do niego: nie podnoś ręki na chłopca. Nie czyń mu żadnej krzywdy. Tak, teraz wiem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet swego syna, swego jedynaka. Jest to podkreślone. Nie jednego z wielu synów. Ale wiem, że się mnie boisz. Wiem, że masz w sobie bojaźń Boga. Wiem, że mnie szanujesz. Czy to była próba, którą Bóg zadał Abrahamowi, żeby zobaczyć, czy Abraham służy naprawdę Bogu, czy służy swoim pragnieniom? Czy jest z Bogiem tylko dlatego, że Bóg mu błogosławi? Bo Bóg mu błogosławił. Błogosławił mu bardzo materialnie. Bóg mu pobłogosławił, bo dał mu upragnionego syna. Bóg błogosławił Abrahamowi. Był jego przyjacielem. Ale Bóg mówi: chcę sprawdzić, czy Abraham tak naprawdę kocha mnie. Czy zależy mu na relacji ze mną, czy szuka darów, prezentów, zaopatrzenia. Czy naprawdę Abraham i czy naprawdę my szukamy tego, który zaopatruje, czy szukamy bardziej jego zaopatrzenia. Czy to jest istota tak naprawdę tej relacji przyjaźni. Czy ty budujesz z kimś relację, dlatego że zależy ci na jakichś korzyściach? Czy jesteś ze swoją żoną dlatego, że ją kochasz, czy dlatego, że kochasz jedzenie, które ci robi? To już schodząc na taki bardzo niski poziom naszych potrzeb. Ale czy jesteś z kimś, czy budujesz z kimś relację, dlatego że ta osoba coś ci tam zapewnia, jakieś korzyści? Czy raczej jesteś bez względu na to, czy będziesz miał te korzyści? Bo po prostu zależy ci na relacji z tej osobą. Zależy ci na tej osobie. Gdzie Abraham dowiódł swojej miłości do Boga, dowiódł swojej bojaźni przed Bogiem tym, że postawił Boga ponad swoimi pragnieniami i marzeniami. I zrobił to w bardzo radykalny, spektakularny sposób. Postawił Boga ponad swoim największym marzeniem, jakim był jego sukcesor, jakim był jego
potomek. To wszystko, co przez całe życie zgromadził, chciał przekazać Jemu. Ale postawił Boga wyżej niż Izaaka. Czyli też w tym fragmencie, kiedy Bóg mówi, żeby Abraham złożył ofiarę, po raz pierwszy w Biblii pojawia się słowo uwielbienie. Tak naprawdę złożenie tej ofiary to jest pierwszy raz użyte słowo uwielbienie, bo Bóg w ten sposób chce, żebyśmy Go wielbili. Możesz nie mieć gitary, możesz nie mieć głosu, a możesz być najlepszym uwielbiaczem Boga. Bóg, kiedy pojawia się jakieś słowo w Biblii po raz pierwszy, ono jest pewnym wzorcem postępowania i Bóg chce nam bardzo wyraźnie powiedzieć, to jest uwielbienie, które mi się podoba. Kiedy stawiamy Boga, relacje z Bogiem, posłuszeństwo Bogu ponad nasze własne pragnienia. Abraham uwielbił Boga, dlatego że był mu w 100% posłuszny. Po tych słowach Abraham rozejrzał się wokół siebie i zobaczył za sobą baranka, który zaplątał się w gąszczu rogami. Podszedł więc, wziął go i zamiast swojego syna złożył w ofierze całopalnej. Następnie Abraham nadał temu miejsce nazwę Pan widzi. Dlatego do dzisiaj mówi się, na górze Pana widać wszystko. Zobaczcie, że relacja z Bogiem, przyjaźń z Bogiem jest progresywna. Ona się ciągle rozwija. Abraham już miał bardzo głęboką relację z Bogiem, ale w tej konkretnej próbie, w tym konkretnym doświadczeniu odkrył Boga jeszcze głębiej. On odkrywa Boga jako Pana Boga, który widzi nasze potrzeby. Jako Boga, który widzi nasze potrzeby i Boga, który odpowiada na te potrzeby i zaopatruje. Po raz pierwszy w Biblii Bóg odkrywa swoją tożsamość w ten sposób. Odkrywa to przed Abrahamem. Abraham to odkrywa, że Bóg go nie zostawia, kiedy potrzebuje zaopatrzenia, ale Bóg widzi tą potrzebę i Bóg odpowiada na tą potrzebę. Bóg, który widzi potrzeby. Bóg, który też się objawia swoim przyjaciołom. Bóg chce, abyśmy jako Jego przyjaciele coraz głębiej odkrywali to, kim On jest, ale też, żebyśmy doświadczali Jego przyjaźni. Bóg Abrahamowi odkrywa sekrety swojego serca, odkrywa sekrety swojego charakteru. Tylko dlatego, że Abraham jest pokorny. Tylko dlatego, że ma w sobie bojaźń Boga. Jest nazwany przyjacielem. W Nowym Testamencie Jakub pisze, przyjrzyjmy się naszemu ojcowi Abrahamowi, dzięki czemu został usprawiedliwiony, gdy ofiarował na ołtarzu swojego syna Izaaka. Czy nie dzięki uczynkom? Wiara wyraźnie współdziałała z jego uczynkami. Uczynki uczyniły tę wiarę doskonałą. W ten sposób wypełniły się słowa Pisma. Abraham uwierzył Bogu i uznano mu to za sprawiedliwość. Został też nazwany przyjacielem Boga. Wiecie, możemy śpiewać piękne piosenki Jahwe, Jire, Bóg, który zaopatruje. Możemy podnosić wysoko ręce, możemy wyznawać. Ale to wszystko są puste słowa i puste gesty, dopóki w godzinie próby nie okażemy Bogu posłuszeństwa. Możemy coś deklarować naszymi ustami, ale jeżeli za naszą deklaracją nie pójdą bardzo konkretne czyny, uczynki uczyniły tę wiarę doskonałą. Posłuszeństwo Abrahama uczyniło tą wiarę doskonałą. Prawdziwa bojaźń, prawdziwe odczuwanie bojaźni przed Bogiem, czyli tego szacunku, tego respektu, tego podziwu, tej fascynacji Bogiem, to jest posłuszeństwo Bogu. Wierzyć w Boga,
to wierzyć Bogu i okazywać Mu posłuszeństwo. Abraham jest ojcem wiary, dlatego że nie tylko deklarował, ale przede wszystkim swoimi uczynkami, swoim zachowaniem, swoim bardzo radykalnym zachowaniem pokazał i uwierzył, że Bóg ma moc, że Bóg jest dobry, że Bóg zaopatruje. Spójrzmy jeszcze na Mojżesza. Mojżesz jest również nazwany przyjacielem Boga. Czytamy o tym w Księdze Wyjścia. Pan natomiast rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak człowiek ze swoim przyjacielem. Rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz. Wyobrażacie sobie tą bliskość? Bliskość tej relacji, kiedy w Biblii czytamy, że Bóg rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak człowiek ze swoim przyjacielem. A w Psalmie 103 czytamy, że objawił Mojżeszowi swoje drogi i synom Izraela swoje dzieła. Wiecie, i to jest tylko jedno zdanie, które jest tak głębokie i tak treściwe, i które pokazuje dwie zupełnie różne relacje. Relacje przyjaźni między Mojżeszem a Bogiem i relacje braku przyjaźni. Bycie tylko sługą w przypadku całego narodu izraelskiego. Zobaczcie, objawił Mojżeszowi swoje drogi. Bóg objawia Mojżeszowi ze względu na to, że on czuje przed nim respekt, bojaźń, ze względu na tą głęboką relację, która budowała się latami, on objawia mu swoje drogi, czyli swoje motywy działania, swoje serce. Objawia dlaczego i co się będzie działo. Rozmawia z Mojżeszem. Ma z nim normalną relację, rozmowę, dialog. Z przyjemnością spędza im się razem czas. A synom Izraela swoje dzieła. Zobaczcie, że Izrael był tylko na poziomie oglądania manifestacji Bożej mocy. On widział, co się dzieje. Izrael widział te cuda. Dotykał tych cudów. Jadł te cuda. Ale nie wiedział dlaczego. Nie znał motywów. Znali Boga tak jak ja znam na przykład prezydenta. Ale on mnie w ogóle nie zna. Nie wiem, dlaczego podejmuje takie, a nie inne decyzje. Wiem, jakie. I Izrael właśnie miał taką płytką bardzo relację. Izraelici doświadczali Bożych cudów, doświadczali Bożej ochrony, opieki, Bożej miłości. Ale na tym się tylko zatrzymywali. Ale nie rozumieli tego. Dlaczego? Często, kiedy też nie otrzymywali tego, co chcieli. Błędnie zakładali, że Bóg im coś zabiera, albo z czegoś ich okrada, albo że jest zły. Bo Mu nie ufali, bo nie mieli z Nim relacji, bo nie znali motywów. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Ci rozumują właściwie, którzy się nią kierują. Czytamy w Psalmie 111. Ci rozumują właściwie, którzy się nią kierują. Gdzie Bóg objawia się, daje zrozumienie swojej istoty, daje zrozumienie swoich zamiarów, daje objawienie tego, kim On jest i dlaczego to wszystko dzieje się właśnie w ten sposób. Tylko wówczas, kiedy mamy ten nabożny szacunek do Boga, wówczas wchodzimy na ten wyższy poziom zrozumienia na poziomie duchowym Bożej istoty, Bożego serca, Bożych planów, Bożych zamiarów. Co więcej, Bóg chce się przed nami odkrywać. Chce nam je zdradzać. Kiedy mamy w sobie bojaźń, ten szacunek do Boga, Bóg będzie odkrywał przed nami rzeczy zakryte. Będzie odkrywał przed nami przyszłość. Będzie nam tłumaczył to, czego nie rozumiemy. Będzie rozmawiał z nami jak człowiek ze swoim przyjacielem.
Popatrzmy też jeszcze raz na zasady przyjaźni z Jezusem. Jezus mówi, wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli czynicie to, co wam przykazuję. Nie nazywam was już sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, lecz nazwałem was przyjaciółmi, gdyż oznajmiłem wam wszystko, co słyszałem od swojego Ojca. I znowu, jeśli jesteście mi posłuszni, wówczas jesteście moimi przyjaciółmi. Czy sługa nie zna motywów działania swojego Pana. Sługa wie, że coś trzeba zrobić, sługa wie, że coś się dzieje, sługa wie, czy pracownik w dzisiejszych czasach, pracownik ma roboty do wykonania, ma jakieś zadania, może rozumieć jakiś fragment pewnej strategii, wizji, ale tak naprawdę nie wie, co jest w sercu jego pracodawcy. Ale przyjaciel zna motywy. Przyjaciel wie, ma zrozumienie intencji. Przyjaciel wie, co będzie się działo, jakie są plany na najbliższe lata. I to mówi Jezus, że dla tych, którzy są posłuszni, dla tych, którzy wykonują polecenia Jezusa, czyli w ten sposób okazują mu szacunek, w ten bardzo praktyczny sposób pokazują, że mają w sobie bojaźń Boga, Jezus nie ma przed nimi nic zakrytego. To wszystko, co przekazał mu Ojciec, on będzie przekazywał dalej dla swoich przyjaciół. Czyli przyjaźń to jest zawsze przymierze. To nie jest jakiś biznes, to nie jest jakiś układ, że ja ci daję to, a ty mi dasz to. Jeśli ty mi nie dasz tego, to nie ma interesu, to nie ma biznesu. Czyli w przyjaźni chodzi o osobę. Chodzi o to, że jesteśmy na dobre i na złe ze sobą. Chodzi o to, że deklarujemy coś więcej niż tylko czas, coś więcej niż tylko emocje. Deklarujemy, że będziemy ze sobą i obok siebie. Będziemy starali się nawzajem wspierać, zrozumieć. Co więcej, jesteśmy w stanie zapłacić ostateczną cenę. Bo chodzi o przyjaciela, bo chodzi nie o jakieś rzeczy materialne, ale chodzi o bardzo konkretną osobę, którą szanujecie, z którą się przyjaźnicie. Zapraszam już zespół. Mamy dzisiaj też taki wspaniały czas, kiedy jak co miesiąc celebrujemy to, że nasz najwspanialszy przyjaciel oddał za nas życie. I dosłownie zdanie wcześniej tej Ewangelii Jana przy tym stole Jezus mówi do swoich uczniów i wierzę, że też mówi do nas, mówi to również do nas, mówi tak. Takie jest moje przykazanie. Kochajcie się nawzajem, jak ja was ukochałem. Największą miłość okazuje ten, kto swoje życie oddaje za przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi. Jezus nie pozostał tylko w warstwie deklaracji. Nie pozostał tylko w warstwie jakichś emocji, że mu się fajnie spędzało czas z uczniami, że mieli po prostu dobry czas ze sobą, miał pojętnych uczniów i fajnie im ze sobą było. I mówią, dobra, jesteście moimi przyjaciółmi. Jezus poszedł krok dalej. Udowodnił swoją przyjaźń, udowodnił swoją miłość, zapłacił najwyższą cenę. I zaraz po tych słowach, zaraz kolejnej nocy i kolejnego dnia rozpoczął się cały proces tego, że Jezus udowadniał uczniom, że On ich naprawdę kocha i że oni są Jego prawdziwymi przyjacielami. Ale przyjaźń uczniów też została wystawiona na próbę. I smutne jest to, że oni wyparli się Jezusa. Ale wiecie, to, co jest pięknego w naszym przyjacielu, w naszym cudownym Jezusie, że On oddał swoje życie nie tylko za swoich przyjaciół, ale On oddał swoje życie za nieprzyjaciół,
za wrogów. Czyli kiedy byliśmy jeszcze Jego wrogami, to On już o nas myślał. On już za nas oddawał swoje życie. On już w bardzo konkretny sposób był posłuszny swojemu Ojcu. Zobaczcie, Ojciec, tak jak Abraham, Bóg Ojciec, składa na ofiarę swojego Syna. Dzieje się to w tych samych okolicach. Góra Moria była w tych samych okolicach w Jeruzalem, gdzie został złożony. Kilka tysięcy lat później kolejny syn, jednorodzony, jedynak, który też dał się dobrowolnie związać, który też dał się dobrowolnie poprowadzić na tą ofiarę, który oddał swoje życie za mnie i za ciebie, kiedy byliśmy jeszcze Jego nieprzyjaciółmi, kiedy byliśmy jeszcze Jego wrogami. I dzisiaj chcemy wspólnie razem to celebrować, świętować, to, co wydarzyło się 2000 lat temu. Okazywać Bogu ten nabożny szacunek, tą bojaźń Bożą. Oddawać Mu chwałę, oddawać Mu cześć, wspominając tą ostatnią wieczerzę, w której zapowiedział swoją śmierć, wspominając Jego ofiarę na krzyżu, przelaną krew, wydane ciało. Będziemy to robić wspólnie razem, społecznie. Zachęcam, żebyśmy powstali. Jedyną korzyść, która przyświecała Jezusowi w całej tej transakcji, w cudzysłowie, zrobił to tylko po to, żeby nawiązać relacje z nami. To jest to, na czym mu najbardziej zależało. Po to poszedł na krzyż, po to dał się zabić, ukrzyżować, po to cierpiał wyszydzanie, plucie na Niego, wyrywanie brody, biczowanie, nagość, wisiał nagi na krzyżu, hańba. Czy zrobił to tylko dlatego, że bardzo zależało Mu na relacji? Nic innego, tylko tyle i aż tyle zależało Mu na relacji z człowiekiem. Zależało Mu na relacji z Tobą. Jeżeli jeszcze nie nawiązałeś tej osobistej relacji z Jezusem, to możesz z Nim po prostu w bardzo prosty sposób nawiązać relację. Możesz za chwilę, kiedy będziemy mieli czas modlitwy, kiedy będziemy mieli czas śpiewania pieśni, uwielbienia, pomodlić się do Niego, powiedzieć prostymi słowami, że chcesz, że pragniesz, że zrozumiałeś, co się wydarzyło na krzyżu, że oddajesz Mu swoje życie. Jeżeli to zrobisz, po spotkaniu możesz podejść do mnie. Chętnie Ci pogratuluję, też powiem, co dalej. A może już nawiązałeś taką relację z Bogiem, ale jeszcze jesteś na etapie sługi. Wiecie, chciałem Wam zostawić takie noworoczne, nawet nie tygodniowe, ale noworoczne wyzwanie i myślę, że nieprzypadkowo ten temat jest na początku tego roku jako pierwsze kazanie. Takie błogosławieństwo i takie wyzwanie, żebyście nie pozostali w swojej relacji na poziomie bycia sługą, ale żebyście weszli w relację z Bogiem, w tą relację przyjaźni. Kiedy będziemy po prostu z Nim rozmawiać twarzą w twarz. Czy to, co było w Starym Testamencie zarezerwowane dla nielicznych, dla Mojżesza, dla Abrahama, dla Henocha, który chodził z Bogiem, dzisiaj jest dostępne dla każdego z nas i to jest ta wspaniała nowina, że możesz w bardzo prosty sposób zacząć budować bardzo głęboką relację z Bogiem, rozmawiać z Nim jak z przyjacielem i On będzie Ci odpowiadał, On będzie Ci odkrywał swoje serce, On będzie Ci pomagał, weźmie Cię za rękę i przeprowadzi Cię przez życie. To jest Boże pragnienie. On niczego bardziej nie pragnie niż przyjaźni z Tobą. To jest Jego marzenie, to jest Jego pragnienie. Dlatego Jego Syn
Jezus Chrystus położył swoje życie. A jeżeli jeszcze nie przyjąłeś chrztu, nawiązałeś już relację z Jezusem, ale nie zrobiłeś kolejnego kroku wiary, to niniejszym ogłaszam nabór na kolejny chrzest, który odbędzie się już na wiosnę. Co więcej, nie będziesz pierwszy, bo już pierwszych ochotników, bohaterów wiary mamy zgłoszonych na chrzest. Ale możesz, tak, dokładnie tak. Po to tutaj to robimy, żeby zapełniać niebo. I wierzę, że Bóg mówi to do ciebie wyraźnie, żebyś zrobił ten krok wiary, żebyś odrzucił wszelkie lęki, żebyś przede wszystkim odrzucił takie myśli, które daje ci diabeł. Nie jesteś godny, nie jesteś jeszcze gotowy na to, nie jesteś tak święty, to nie jest ten czas, muszę się jeszcze przygotować. To są wszystko bzdury. Rodzisz się na nowo, jesteś duchowym noworodkiem, robisz krok wiary, chrzest jest pierwszym krokiem wiary. Zaraz po tym, jak coś się zadzieje w twoim sercu, wyznajesz to ustami, publicznie. My się z tobą cieszymy i jesteśmy w pewien sposób asekuratorami, takimi ludźmi, którzy przyjmują ten poród, ten duchowy poród i razem z tobą idziemy przez życie. Dbamy o to, żebyś się właściwie rozwijał. I to są piękne rzeczy i po to tutaj jesteśmy i wierzę, że kolejne osoby będą zgłaszać się i podejmować tą decyzję. A teraz będziemy cieszyć się i będziemy wspólnie razem spożywać chleb, pić wino. Będziemy radować się z tego, że możemy nazywać się przyjaciółmi samego Boga, że Jezus oddał za nas swoje życie, że mamy taki wolny przystęp do Boga, nie potrzebujemy żadnych pośredników i to jest piękne i to jest wspaniałe. I teraz, kiedy za chwilę przejdą się wolontariusze z winem i chlebem, zachęcam wszystkich, którzy uwierzyli w Jezusa, przyjęli Go jako osobistego Zbawiciela, abyśmy wspólnie razem, społecznie uczestniczyli w tej ofierze, abyśmy uczestniczyli w tej radości. Panie Boże, ja błogosławię ten chleb, który symbolizuje Twoje ciało. I błogosławię, Panie, ten kielich, to wino, które symbolizuje Twoją krew. Panie, dziękujemy Ci za to, że Twoja krew obmywa nas ze wszystkich grzechów. Panie, dziękujemy Ci za to, że złożyłeś swoje ciało jako okup, jako ofiarę za każdego z nas, że możemy być wolni. Chcemy w radości, Panie, przychodzić dzisiaj do Ciebie społecznie, dziękować Ci za Twój Kościół, za to, że Ty go budujesz, że Ty go umacniasz, że dajesz nam wolność. Panie, naszym pragnieniem w tym roku jest zbudować z Tobą głęboką relację przyjaźni, rozmawiać z Tobą, jak człowiek rozmawia z przyjacielem. Oddajemy to, Panie, w Twoje ręce. Amen.
wstyd zabrałeś mój. Zdumiewa mnie, jak niezawodna wciąż miłość Twa. Twa łaska trwa i trwa, na zawsze już. Śpiewać chcę o dobroci Twej, wielbię imię Twe. Jesteś godzien przyjąć cześć. Imię Twe najwyższe jest. Wywyższony bądź na niebiosach i na ziemi pośród nas. Jesteś godzien przyjąć cześć. Imię Twe najwyższe jest. Wywyższony bądź na niebiosach i na ziemi pośród nas. Jesteś godzien przyjąć cześć. Imię Twe najwyższe jest. Wywyższony bądź na niebiosach i na ziemi pośród nas. Jesteś godzien przyjąć cześć. Imię Twe najwyższe jest. Wywyższony bądź na niebiosach i na ziemi pośród nas. Jesteś godzien przyjąć cześć. Imię Twe najwyższe jest. Wywyższony bądź na niebiosach i na ziemi pośród nas. Jesteś godzien przyjąć cześć. Imię Twe najwyższe jest. Proszę Was na chwilkę usiąść, bo jeszcze mam dla Was kilka ogłoszeń, ale zanim przejdziemy do tego, że opowiem, co czeka nas w najbliższym tygodniu, chciałabym powiedzieć, że jestem bardzo wdzięczna
wszystkim osobom zaangażowanym w dzisiejsze nabożeństwo, bo to jest niesamowite, że razem tworzymy ten Kościół. I tutaj na scenie widzieliśmy tak około 10 osób, może tak łącznie się przewinęło w ciągu tego nabożeństwa, ale dzisiaj, jak jechaliśmy tutaj z dziećmi do kościoła, to dzieci zaczęły liczyć, ile osób jest zaangażowanych w nabożeństwo, żeby zrobić takie jedno nabożeństwo. Tylko moje dzieci doliczyły się około 40 osób, a wiem, że jest ich więcej. I to jest niesamowite, że my nie widzimy tych osób wszystkich tu na scenie, ale razem tworzymy ten Kościół. I dziękuję bardzo każdej osobie, która przyczyniła się do tego, że mogliśmy tutaj być. Jest nam ciepło, jest nam przyjemnie. Ja mogłam zwrócić się od rana do Rafała Zbudzkiego, który włączył ogrzewanie w pokoju dla dzieci, bo było za zimno. To jest służba, to jest cząstka tego, co dokładamy do wspólnego Kościoła. I takich osób jest mnóstwo, nie widzimy ich. Dziękuję bardzo każdej osobie. Czujemy się tu dobrze dzięki temu zaangażowaniu każdego z Was. I jeżeli jeszcze nie jesteś częścią tego zespołu, bardzo dużego zespołu, który jest zaangażowany w tworzenie Kościoła, to naprawdę zachęcam Ciebie, żebyś dołączył. Poznasz nowych ludzi, będziesz się czuł częścią społeczności, też odnajdziesz zapewnienie tej potrzeby w relacjach, którą włożył nas Pan Bóg, jak mówił pastor Szymon. Także to jest taki krótka jeszcze moja refleksja po tym dzisiejszym nabożeństwie, ale chciałabym też opowiedzieć, co nas czeka w najbliższym tygodniu. A w tym tygodniu zaczynamy funkcjonować w takim normalnym trybie poświątecznym. W poniedziałki mamy spotkanie pod tytułem Petra. Są to spotkania dla młodych dorosłych, dla studentów. O godzinie 19 tutaj na Gotarda zapraszamy wszystkich w odpowiednim wieku. W środę i w czwartek odbywają się spotkania odpowiednio męskie i dla kobiet, damskie. Znajdź swoją grupę, zobacz, w którym dniu, co dokładnie się odbywa, jest przedstawione to na grafice. O godzinie 19 również tu na Gotarda. Podczas tych spotkań właśnie jest okazja, żeby omówić bardzo taki praktyczny sposób to, co mówimy, omawiamy tutaj na nabożeństwie w trakcie kazania. Akurat będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób w praktyce zastosować to, co usłyszeliśmy dzisiaj. Także zachęcamy bardzo za odnalezienie swojej grupy, swojej społeczności, żeby też wzrastać duchowo. W piątki o godzinie 19 tutaj również się odbywają spotkania MDEC, czyli spotkanie dla młodzieży. A w niedzielę w trakcie trwania naszego nabożeństwa dzieci również mają swój czas, kiedy mogą wzrastać duchowo, bawić się, cieszyć się, poznawać nowych przyjaciół w trakcie zajęć kościoła dziecięcego. Także to są takie główne wydarzenia, które odbywają się cyklicznie w naszym kościele i zachęcamy do korzystania z tego dobrodziejstwa. I jeszcze chcę tylko na koniec powiedzieć, że jeżeli dzisiaj jesteś po raz pierwszy, a być może nie było Ciebie w trakcie rozdawania prezentów, kiedy witaliśmy nowe osoby, to nie strać się nam gdzieś, nie ucieknij nam z oczu, to podejdź też, zgłoś się do punktu informacyjnego, powiedz, że jesteś po raz pierwszy, otrzymasz pakiet powitalny i też po prostu przywitamy Ciebie bardzo ciepło. Jeżeli coś dzisiaj było w trakcie tego nabożeństwa dla Ciebie może niezrozumiałe, albo może chcesz się więcej dowiedzieć się o spotkaniach domowych, albo o jakichś innych szczegółach dotyczących funkcjonowania naszego kościoła, zgłoś się do punktu informacyjnego, a stamtąd Ciebie pokieruję do odpowiednich osób, do liderów służb, albo jeszcze do kogoś, z kim możesz porozmawiać. Teraz to już koniec. Zachęcamy do skorzystania z kawy, herbaty, do porozmawiania ze sobą, a rodziców zapraszamy do odbioru dzieci. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia w następnym tygodniu.